Witam serdecznie. Ostatnio mi Q5 prześladują. Naprawa układu paliwowego, tak, wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia, wymieniłem tryskiwacze wszystkie cztery, wymieniłem zawór regulujący ciśnienie, wymieniłem zawór ciśnienia paliwa, który jest teraz odpięty, bo zaraz wam pokażę dlaczego. I auto oczywiście nie odpala, nie buduje ciśnienia. Idziemy do komputera. Zobaczymy sobie zaraz. Odpalę parametry. Dobrze, parametry mam odpalone. Widzicie, jakie są parametry. Jakie jest duże ciśnienie. Spróbuję mam to odpalić. Auto nie odpala. Idę teraz odłączyć czujnik ciśnienia. Dobrze, parametry, czujnik mam odłączony. Parametry mamy takie. Spróbujemy zapalić auto. O, zapaliło. Tak widać, kontrola świeci, bo jest czujnik odłączony. Zaraz zmienię na stary czujnik, zobaczymy jaka będzie różnica. Kręcę ten film tylko dlatego, żeby wam pokazać, że nowe części też mogą być uszkodzone. Dobrze, wziąłem sobie komputer na kolana, żebyście lepiej tu widzieli parametry. Takie parametry mamy teraz na starym czujniku, który jest dobry, prawdopodobnie, ale z odpiętą kostką. Spróbuję zapalić auto. Dobra, auto odpaliło. I zobaczymy teraz, podepniemy kostkę, jak się to będzie zachowywać. Jeśli chodzi o ciśnienie wymagane, ciśnienie paliwa wymagane i rzeczywiste. Dobra, takie mamy rzeczywiste ciśnienie na listwy w tym momencie. Pamiętacie, jakie było wysokie na tamtym czujniku? Teraz spróbujemy zapalić auto. Auto zapaliło, kontrolka nie świeci, bo błąd już jest skasowany. No i mniej więcej te ciśnienia się pokrywają, tak? Więc autem się jeszcze przejadę, zobaczę jak będzie chodziło. Czy jak będzie jeździło, bo auto generalnie nie chodzi, tylko jeździ. Ale kręcę wam ten filmik dlatego, żeby wam pokazać, że po prostu nowe części też mogą być popsute. Jeszcze jakieś mam zaufanie do części w oryginale, ale w zamienniku to jest po prostu dramat. 1 na 10 trafia się jakiś bubel, który nie działa, albo działa, podaje jakieś fałszywe parametry. Dobra, komu się podobało, łapka w górę, zostaw komentarz. Jak chcesz być na bieżąco, zostaw suba. Daj jakieś polubienia i będziemy w kontakcie. Na razie, cześć.